Dobra, wydaje mi się, że już 75 osób, jest nas całkiem sporo, chyba możemy zaczynać, więc ja zacząłbym może od przywitania się. Dzień dobry wszystkim raz jeszcze, ja się nazywam Wojciech Winiarski i jestem doradcą edukacyjnym w Labie. Z częścią z Was już być może miałem przyjemność rozmawiać o szkoleniu Power BI, natomiast jeżeli chodzi o sam webinar, został stworzony z myślą o tym, żeby przedstawić Wam przewagę Power BI w dynamicznym zarządzaniu organizacją data-driven. Część z Was być może, tak jak też pisaliście, nie miała okazji usłyszeć jeszcze o naszej firmie, dlatego tak w kilku zdaniach jesteśmy szkołą online, która specjalizuje się właśnie w szkoleniach biznesowych, narzędziowych, jest to chociażby dzisiaj omawiany Power BI, lecz nie tylko, mamy sporo fajnych rzeczy na stronie, także zachęcam w razie do zapoznania się, ale tak czy inaczej. Myślę, że tyle o mnie i o szkole. Za chwilkę przekazuję głos Cezaremu, który powie też, dlaczego warto od niego się właśnie uczyć. Natomiast jeżeli chodzi o sam webinar, to będzie wyglądało w taki sposób, że na początku będzie część merytoryczna. Możecie oczywiście zadawać pytania na czacie w tym samym momencie. Ja odpowiem, ja będę moderatorem na samym końcu, odpowiem na nie później. Mogą to być pytania do prezentacji, niekoniecznie. Ja już przekazuję głos. Chciałbym tylko na sam koniec powiedzieć, że dla tych najbardziej wytrwałych przygotowaliśmy coś naprawdę bardzo fajnego, także widzimy się w części pytań i odpowiedzi. Cezary, oddaję Ci głos. Dzięki. Cześć wszystkim, dzień dobry. Pozwolę sobie od razu przejść na ty, żeby nie tworzyć sztucznej tutaj bariery między nami. Tak jak tutaj Wojtek powiedział, zachęcam do zadawania pytań na bieżąco do dzisiejszego tematu naszego webinaru, ale również do samego Power BI, którym będę chciał Wam dzisiaj przybliżyć, czy to na czacie, czy w sekcji pytań-odpowiedzi, więc Wojtek będzie mi tutaj pomagał moderować te pytania, podczas kiedy ja będę przedstawiał ten temat, bo mogę nie wyłapać wszystkich pytań w trakcie. Tematem dzisiejszego spotkania i dlatego tutaj dołączyliście jest właśnie Power BI w dynamicznym zarządzaniu organizacją data-driven. Tu pojawiają się tak naprawdę trzy takie hasła, słowa, właściwie frazy klucze. Pierwszą to jest takie modne ostatnie słowo właśnie organizacja data-driven, którą będę chciał trochę rozwinąć w dalszej części, czyli organizacja, którą drive'ują dane. Można to w łatwy sposób, w ten sposób przetłumaczyć. Drugim elementem to jest oczywiście Power BI, czyli narzędzie, aplikacja od firmy Microsoft, która jest dosyć mocno w ostatnim czasie popularna, a która jest mi bliska, którą zajmuję się w codziennej swojej pracy już od kilku lat. No i oczywiście trzecia fraza to jest dynamiczne zarządzanie, które jakby osadza tego Power BI-a. W organizacjach, wszelakich organizacjach, będę starał się też dzisiaj tego Power BI osadzić właśnie w tych dwóch kontekstach, czyli w dynamicznym zarządzaniu organizacją, no i organizacjach data-driven. To będzie temat dzisiejszego spotkania. Zanim przejdziemy do samego clou naszego dzisiejszego wieczora, naszego webinara. Ja chwilę dosłownie poświęcę na parę słów o mnie, żeby też jakby swoją osobę osadzić w tym kontekście, dlaczego właśnie ja z Wami dzisiaj tutaj się spotykam. Ja od wielu lat już zajmuję się analizą szeroko pojętą, zaczynając trochę mniej więcej dekadę temu. Zaczynałem w działach analitycznych, w dziale zakupów tak naprawdę, ale zajmowałem się analityką w takiej organizacji, którą pewnie wszyscy kojarzą z nazwy handlowej, jednej z marek tej organizacji. Firma nazywała się Jeronimo Martins, czyli właściciel sieci sklepów Biedronka. Tam pracowałem w dziale zakupów. Swoje pierwsze takie poważne kroki stawiałem właśnie w kontekście analiz. Potem przez wiele lat sprawowałem różne funkcje w organizacji, która nazywa się Johnson & Johnson. Ja zajmowałem się tam, tak jak powiedziałem, przez wiele działów przetoczyłem się tak naprawdę w tej organizacji, ale cały czas ta analiza była jakby tym głównym tematem, wokół którego moje obowiązki były wyznaczane. I tam właśnie spotkałem się w raczkującym jeszcze wtedy, może przynajmniej na polskim rynku, Power BI-em i wprowadzałem tak naprawdę tego Power BI-a z sukcesem do firmy Johnson & Johnson. Ja pracowałem w obszarze, który zajmuje się sprzedażą kosmetyków i produktów do higieny, więc to był ten obszar mi bliski, ale również trochę produktów OTC i stamtąd jakby z tego szerokiego retailu postanowiłem, że spróbuję wyspecjalizować się w jednym obszarze, ponieważ w Johnson & Johnson pracowałem w tak zwanym omnichannelu, czyli pracowałem z danymi pochodzącymi zarówno ze sklepów offline'owych, czyli z różnych sieci handlowych, między innymi z Biedronki, w której wcześniej też miałem okazję pracować, ale również e-commerce'owych, różnych i retailerów e-commerce'owych. I to jest właśnie ten temat, który najbardziej mnie zainteresował w ostatnich latach. W związku z tym postanowiłem mocniej przyjrzeć się temu obszarowi danych. Stąd też w tym roku podjąłem wyzwanie i zajmuję się danymi właśnie e-commerce'owymi w firmie, grupie Publicis, w jednej z organizacji tej grupy, w jednej z agencji tej grupy, która nazywa się ładnie z francuska Le Pont, i tam cały czas dane towarzyszą w mojej codziennej pracy, właśnie specjalistyczne już dane związane z e-commerce. Tyle o mnie. Oczywiście chętnie odpowiem na jakieś pogłębione pytania w dalszej części, jeżeli takowe macie, ale to nie o mnie ma być ten webinar, tylko właśnie o Power BI-u. Ja wtrącę jeszcze tylko jedną rzecz, jeśli chodzi o moją skromną osobę. Pozwoliłem sobie też w ostatnim czasie potwierdzić te swoje umiejętności za pomocą certyfikatu wydawanego przez firmę Microsoft, czyli właściciela Power BI-a. W związku z tym podszedłem do egzaminu właśnie na Data Analyst Associate i w czerwcu tego roku taki egzamin zdałem. W związku z tym, kolokwialnie mówiąc, mam już papier na to, że w tym Power BI-u potrafię się poruszać i potrafię zrobić dashboardy i generalnie pracować z Power BI-em. Jest to udokumentowane w postaci certyfikatu wydawanego przez Microsoft. Wiem, że takie certyfikaty są też poszukiwane na rynku pracy, więc każdego, kto jeszcze nie słyszał o takiej certyfikacji, też zachęcam do tego, żeby przyjrzeć się ofercie egzaminów i certyfikatów firmy Microsoft. To już naprawdę wszystko o mnie. Przechodzimy już w tym momencie do samego tematu naszego dzisiejszego spotkania, czyli właśnie takich trzech podpunktów, wokół których będzie mój webinar dzisiaj skupiony. Będę starał się, tak jak mówić, osadzić Power BI-a w różnym kontekście, właśnie w kontekście korzyści biznesowych. W dobie też kolejne fraza bardzo popularna w kontekście data streamingu, czyli strumieniowania danych. Trochę opowiem w ogóle, co to jest to strumieniowanie danych, no i właśnie jak Power BI może być odpowiedzią na streaming danych. W dalszej części będę opowiadał trochę, jak można budować konkurencyjną przewagę dzięki odpowiedniej pracy z danymi. Jakby każdy chce teraz pracować z danymi, no ale jak to robić, no to jest takie poszukiwanie przysłowiowego świętego grala i ten, kto to zrobi, no to buduje kto posiądzie taką umiejętność, buduje właśnie przewagę konkurencyjną. Na samym końcu mojego dzisiejszego wystąpienia będę chciał się podzielić, trochę zainspirować Was tutaj zgromadzonych, jak interpretować wybrane KPI-e przy użyciu nowoczesnych wizualizacji danych, wszystko właśnie w kontekście Power BI-a. Będę się dzielił nie tylko swoimi, ale również zebranymi w społeczności Power BI-owej właśnie przykładami, w jaki sposób zachęcić do pracy z danymi, w jaki sposób interpretować KPI-e przy użyciu właśnie Power BI-a. Myślę, że nasze spotkanie potrwa około 40-50 minut od tego momentu, w którym teraz jesteśmy, i zaczynamy właśnie od pojęcia streamingu danych, bo zanim streaming danym w ogóle dane, tak? Opowiadałem przed chwilą o swojej ścieżce kariery, która mniej więcej zaczęła się tak na poważnie jakąś dekadę temu, trochę ponad dekadę. No i co przez tą dekadę ja obserwuję, ale co też potwierdzają właśnie dane, które możemy zobaczyć na przykład na stronie statista.com. To jest ta strona, z której pochodzą te słupki i ten wykres, ponieważ dane zaczynają nas przytłaczać, dane zaczynają przepadać w czeluściach światu wirtualnego, bo jak możemy zobaczyć, to co jest prognozowane na koniec tego roku, będziemy mieli około 97, tu jest wskazane, ale pozwolę sobie zaokrąglić tą cyfrę do pełnej setki, zetabajtów danych, czyli naszych zetabajtów. Możecie tutaj w stopce zobaczyć, ile to jest bajtów danych. Przypominam dla tych, co nie wiedzą, że jeden bajt to jest tak naprawdę 8 zer i lub jedynek, więc całkiem pokaźna, duża liczba danych, które są rocznie produkowane przez wszelakie systemy w świecie wirtualnym. Jest to światowy właśnie wolumen danych w zetabajtach, ale co ciekawe, wspomniałem o tej ponad dekadzie temu, można było zaokrąglać tą cyfrę do zera, tak? Jeśli chodzi oczywiście o ten mnożnik zetabajtowy. Natomiast no, widzimy, w jaki sposób przyrost jest dynamiczny, jak dynamiczny jest to przyrost. Widzimy tutaj, też napisałem, jaki przyrost dzienny tych danych jest, więc to te słowa, no, zazwyczaj w języku potocznym, codziennym ich nie używamy. Mówię tu o tych słowach jak petabajt, zetabajt. Co ciekawe, może ktoś z Was wie, jakie jest kolejne słowo, które określi tak naprawdę kolejny przedział danych, więc jeżeli ktoś je zna, to chętnie przeczytam i potwierdzę na czacie, więc zachęcam do tego, żeby się podzielić. Jest tylko jeszcze jeden nazwany matematycznie mnożnik, zaraz po zetabajcie. Tutaj posługuje się też jednostkami binarnymi, czyli macie tutaj zaokrąglenia do pełnych wartości. W informatyce posługujemy się wartościami, jednostkami binarnymi właśnie. One różnią się troszeczkę od siebie, bo mamy tutaj zamiast 1000 do którejś potęgi mamy 1024 właśnie bajty do którejś potęgi, więc tutaj prezentuję tak, żeby była gwoli ścisłości, jasność, są to jednostki dziesiętne. Exabajt tutaj Anna pisze, nie jest to exabajt, ale dziękuję za próbę. Następną jednostką jest jottabajt, czyli ostatnia nazwana przez matematyków jednostka to jest jotta. I następną, no zobaczymy, jak szybko osiągniętą będzie właśnie jottabajt, no ale jeszcze trochę zapasu, zarówno przestrzeni i wolumenu, jak i lat mamy do osiągnięcia tej cyfry. Chodzi o to, że tych danych jest bardzo, bardzo dużo i będzie ich coraz więcej. No ale co to jest ten streaming danych? Mamy jakby bardzo duży wolumen tych danych i cały czas rosnący, natomiast streaming danych jest troszeczkę pojęciem innym, związanym oczywiście z tym wolumenem danych, ale streaming danych to modne pojęcie, które pojawia się w ostatnim czasie. To jest właśnie strumieniowanie danych. Możemy sobie wyobrazić najprostszy przykład, który jest takim strumieniem danych. Pewnie wielu z Was ogląda seriale na platformach streamingowych. Czyli mamy tam streaming właśnie treści, streaming obrazu i dźwięku. No i to samo dzieje się z danymi, tak? Mamy streaming danych, który jest ciągiem po prostu w bardzo uproszczeniu można powiedzieć zer i jedynek, które to właśnie bity, coś zebrane i przetworzone w odpowiedni sposób przez odpowiednie programy nam mówią. I te dane właśnie są generowane w sposób ciągły. Film możemy zatrzymać, czy serial zatrzymać i włączyć w zależności od danych, natomiast no, dane są generowane w sposób ciągły, nieprzerwany. My teraz też generujemy jakiś strumień danych, czy to właśnie w postaci tego streamingu webinara, czy też dodatkowych danych, jak na przykład dane z przeglądarek, lokalizacje, z których różne osoby się mogą łączyć i tak dalej, za chwilę do tego wrócę. Te dane są generowane przez setki, a nawet tysiące źródeł. To też za chwilę przytoczę kilka przykładów. Dane nie są jakby generowane w sposób nadawca-odbiorca, tylko te dane pochodzą właśnie z wielu różnych źródeł i są łączone i przetwarzane przez inne źródła albo inne programy, tak? To się dzieje w sposób ciągły. No i dodatkowo, jeśli rozmawiamy tutaj akurat o streamingu danych, w odróżnieniu od innego sposobu przetwarzania danych, mamy to zazwyczaj w postaci małych porcji wymienianych jednocześnie pomiędzy punktami końcowymi danych. Myślę tutaj o na przykład loginie, myślę tutaj na przykład o jakimś małym pliku tekstowym, myślę tutaj na przykład o jakimś właśnie danych koordynatach geograficznych. To jest jakiś jeden mały element danych, który jest w sposób bardzo częsty, bardzo przede wszystkim ciągły też wymieniany pomiędzy różnymi punktami końcowymi, właśnie ze względu na, wziąwszy pod uwagę te tysiące źródeł danych. Więc jeżeli te trzy czynniki mają miejsce, mówimy wtedy właśnie o streamingu danych. No ale jakie to są dane? Kilka przykładów, tutaj już wplotłem w tą swoją myśl. Tutaj służę się też tymi najczęściej spotykanymi i najpopularniejszymi danymi, które myślę są bardzo obrazowe. Mamy tutaj przede wszystkim też kolejne, coraz częściej spotykane słowo internet rzeczy, Internet of Things. Mamy w ręku cały czas telefony komórkowe, mamy na nadgarstkach inteligentne zegarki, wprowadzamy się do inteligentnych domów, inteligentnych miast, możemy sobie wyobrazić czujniki przemysłowe. Myślę tutaj na przykład o popularnych w ostatnim czasie czujnikach smogowych, myślę tutaj o samochodach, już nie wymieniając nawet samochodów inteligentnych, autonomicznych, ale elektronika samochodowa jakby dostarcza też bardzo dużo informacji, które mogą być przesyłane w sposób ciągły, tak? Chociażby lokalizacja tego samochodu na mapie, jeżeli mamy wbudowanego GPS-a w samochód. To jest jakby jeden duży worek z danymi, które są w sposób ciągły przesyłane. Cały czas jakby generujemy dane na naszych komórkach, czy to z mediów społecznościowych. Myślę tutaj o wpisach, które tworzymy, myślę o hasłach, które wyszukujemy, o wydarzeniach, które wyszukujemy. Bardzo bliska mi ostatnio działka, czyli właśnie zakupy internetowe. Ogrom danych, które przetwarzamy jakby pochodzą od nas jako konsumentów, które wpisujemy albo wchodzimy w interakcję ze sklepami internetowymi i retailerami, ale potem jakby też sam proces zakupu danych e-commerce'owych, pozakupowych, czy moment zakupu, no jakby ogrom danych, możemy sobie to przemnożyć przez ilość takich e-retailerów w jednym kraju, potem przemnożyć to przez ilość krajów na świecie, więc i potem jeszcze właśnie ilość tych danych, czy to samych danych na stronach e-retailerów, czy potem generowanych przy procesie zakupowym, czy zachowaniach konsumenckich, więc bardzo dużo danych, co też potwierdza ten pierwszy wykres pokazywany przeze mnie. Informacje z rynków finansowych są dużym też workiem danych, bo są to na przykład wszystkie transakcje, które dokonujemy za pomocą swoich banków internetowych, To jest jedna rzecz, ale to są również dane pochodzące z giełd i o tym też będę dzisiaj mówił, w jaki sposób można takie dane wykorzystywać, a właściwie w jaki sposób powinniśmy wykorzystywać takie dane. Transakcje z systemów ERP i CRM, czyli takie dwa skróty, ale generalnie chodzi o systemy do zarządzania kontaktami z klientami albo zarządzania transakcjami wewnątrz organizacji, kolejny bardzo duży, najczęściej spotykany też w ramach naszych organizacji, w których pracujemy, zestaw danych. Informacje medyczne również są takimi danymi, które uczestniczą w procesie streamingu danych. Wspominałem o zegarkach inteligentnych, które mamy na nadgarstkach, które też takie dane generują, wszelkie właśnie rzeczy, które są jakby częścią też Internet of Things, czy chociażby dane, które są bardzo wrażliwe, ale jednak są w różnego rodzaju chmurach, coraz więcej placówek jest digitalizowanych i takie informacje generuje w sposób ciągły. Cały czas ktoś jest gdzieś u lekarza, tak? U jakiegoś specjalisty. Mówiłem, czym jest przetwarzanie strumieniowe. Jest ono w kontrze do przetwarzania pakietowego, znanego nam, myślę, bardziej powszechnego, bardziej takiego, do którego przywykliśmy, no ale jest kilka właśnie zasadniczych różnic pomiędzy takim przetwarzaniem pakietowym a strumieniem danych, bo mówimy tutaj o czterech takich głównych różnicujących aspektach, czyli mamy zakres danych, gdzie w przetwarzaniu pakietowym zazwyczaj przetwarzamy całe zbiory danych, czyli jakby mamy bazę danych, którą musimy całą odpytać i przetworzyć taką bazę danych, a w strumieniu danych tak naprawdę możemy się skupić tylko na ostatnich zaktualizowanych danych, czyli na przykład jeżeli przytoczę ten przykład tego samochodu, który wysyła nam dane o swojej lokalizacji, nie potrzebujemy tych wszystkich poprzednich danych, możemy je oczywiście potem odtworzyć, jeżeli chcemy odtworzyć taką na przykład trasę i zanalizować, nie wiem, prędkość tego samochodu w poszczególnych odcinkach czasowych, ale zazwyczaj potrzebna nam jest tylko na przykład ostatnia aktualizacja danych w różnym kontekście, mogę tutaj powiedzieć na przykład, już kontynuując ten wątek samochodu i jego lokalizacji, no możemy jakby dopierać też jakby ofertę, która, nie wiem, pokazuje się nam na bardzo futurystyczny, teraz będzie przykład wymyślony przeze mnie, ale wyobrażamy sobie, że mamy jakiś ekran w samochodzie, który na podstawie lokalizacji będzie nas kierował do najbliższej restauracji, która wykupiła taką usługę, taką reklamę. Wielkość danych jest tym kolejnym czynnikiem różnicującym, bo w przetwarzaniu pakietowym, tak jak mówiłem, odpytujemy cały zbiór danych, w związku z tym ta wielkość danych jest po prostu bardzo duża. I znowu w kontrze jest strumieniowanie, które przetwarza tylko mikroporcje danych, nawet kilka rekordów, nawet pojedyncze koordynaty i od razu zwraca nam insight, jakąś informację. Wydajność jest tutaj też jakby tym czynnikiem różnicującym. Opóźnienie w przypadku przetwarzania pakietowego jest trochę dłuższe niż, ale nie mówię długie, bo może być na przykład minuta. W strumieniowaniu danych to powinno być właściwie w milisekundach liczone, powinniśmy mieć od razu wynik widoczny, jak tylko te dane zostaną przetworzone. Jak generalnie dlatego też mówimy o strumieniowaniu danych, ponieważ te dane są widoczne na żywo. Analityka, i tutaj jest troszeczkę odwrócenie na korzyść przetwarzania pakietowego, bo mówiłem o tej odtworzeniu tej ścieżki tego samochodu na podstawie lokalizacji. Tu możemy w strumieniu pakietowym, przetwarzając cały ten zbiór danych, mieć jakby całą skomplikowaną analizę, na przykład otworzoną trasę samochodu razem z prędkościami na poszczególnych odcinkach. W przetwarzaniu strumieniowym są to proste metryki, proste analizy, czyli na przykład ta reklama dobrana do tego samochodu jest jakby taką prostą informacją, którą od razu możemy zwrócić, czy inne proste, nieskomplikowane analizy. To jest właśnie strumieniowanie danych, potem wszystko jest zapisywane w bazach danych i przetwarzane. Kilka przykładów, już nie posługując się tym samochodem. Oj, tutaj się wkradł, tu powinien być przykład jako ten nagłówek, także przepraszam. Natychmiastowe weryfikowanie nieprawidłowości. Tutaj mamy przykład wykresu stworzonego, dashboardu stworzonego w Power BI-u, który obrazuje nam taką nieprawidłowość. Wyobrażamy sobie, że jesteśmy czy to właśnie jakąś organizacją, która potrzebuje przeprowadzać cyklicznie jakieś ankiety, to może być jakaś instytucja badawcza, albo jesteśmy instytucją finansową, która analizuje w czasie transakcje finansowe, czy to giełdowe, czy to właśnie chociażby jakiś bank. Dzięki takiemu strumieniowaniu danych, jakby ciągłej analizie, analityk, ale też może być to niekoniecznie analityki, to o tym za chwilę powiem, no informacje ma tak naprawdę w sposób ciągły, czyli tutaj widzimy jakby jasny przykład, że w tym tygodniu pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty mamy jakąś nieprawidłowość, tak? I analityk, mając taki dashboard, może od razu wyłapać. To jest przykład głosowania internetowego, które zazwyczaj ma jakąś określoną liczbę użytkowników głosujących, tak? Tutaj jeszcze jest dodatkowo podział na różne grupy głosujących, no i widzimy, że tutaj w tym tygodniu piątym dwie grupy głosujących nagle i to znacznie zwiększyły jakby aktywność, więc możemy od razu mieć informację, że to głosowanie jest po prostu zaburzone. Może to być bot na przykład jakiś, który został zatrudniony w cudzysłowie do klikania głosowania, no i dalej w tygodniu szóstym z powrotem spadek, więc od razu możemy jakby na bieżąco informować się, mieć informację, że to głosowanie nie przebiega prawidłowo i możemy je od razu wykluczyć albo zmienić jakby sposób, nie wiem, zabezpieczenia tego głosowania. Równie dobrze to może być analiza transakcji finansowej w banku, tak? Mamy coś takiego jak money fraud, czyli różne podejrzane transakcje i możemy sobie na przykład wybrać, postawić siebie jako jednego indywidualnego użytkownika banku, no i zazwyczaj dokonujemy jakąś średnią ilość transakcji. Można tutaj też jakby zaprząść sztuczną inteligencję, będziemy mieli jakiś pattern, jakiś schemat, który jest powtarzalny i każde odstępstwo od tego schematu może być zobrazowane w sposób natychmiastowy w postaci raportu, co dodatkowo tutaj Power BI wychodzi nam naprzeciw i będę o tym mówił, można ustawić sobie taki alert, który dostaniemy od razu, jak tylko jakaś reguła wyzwalająca zostanie wyzwolona. To jest jeden z przykładów, gdzie takie strumieniowanie danych właśnie w Power BI-u tam konkretnie można ustawić. Ale strumieniowanie danych poza Power BI-em może objawiać się też na przykład w branży handlowej. Bardzo taki flagowy przykład, czyli natychmiastowe zestawienie ze sobą zachowania użytkowników, w tym przypadku wyszukiwania, w trakcie wizyty na stronie, pokazujemy jakieś konkretne elementy. W tym przypadku jest to po wpisaniu wyszukiwania butów. No mamy reklamę półek na buty, tak? Tak jak mówię, jest to jeden z prostszych przykładów, natomiast możemy sobie wyobrazić, że po wpisaniu do wyszukiwarki jakiejś danej od razu jakby serwer przetwarza tą daną i od razu w czasie rzeczywistym zwraca nam nie tylko wyszukiwanie naszych butów, które nam interesują, ale również odpowiednio dobraną reklamę. Tutaj mamy przykład serwisu, który nie tylko butami, nie tylko sprzedaje buty, ale również wszystkie inne kategorie, więc jakby to w tym przypadku ma sens, żeby nie pokazywać nam jakiegoś, nie wiem, czajnika elektrycznego czy jakiejś innej niepotrzebnej nam rzeczy, tylko potencjalnie, którą możemy być zainteresowani. Oczywiście nie dotykam tutaj innych wszystkich elementów, które również są przesyłane, możemy się na to nie zgadzać lub nie być tego świadomi, ale masa innych elementów, jak przeglądarka, którą używamy. Ja tutaj jestem zalogowany, może tego nie widać, ale jest takie moje małe zdjęcie tutaj w przeglądarce, więc moje ID i moje wszystkie dane, które są powiązane ze mną, są również prawdopodobnie wysyłane do tego serwisu i przetwarzane w sposób, jak tylko kliknę Enter. Kolejny przykład z branży handlowej, jest to na żywo podgląd stanów magazynowych. Jest to jakby bardzo duża korzyść dla takiego potencjalnego klienta, ponieważ może sobie stwierdzić, czy woli kupić ten przedmiot właśnie online, czy jeżeli ma blisko sklep, może zobaczyć, że dostępne są na przykład 3 sztuki tego sklepu w okolicznym, w jego okolicy i po prostu iść i zrobić taki zakup, więc to jest bardzo fajna, przydatna rzecz dla konsumenta. To jest jakby też budowanie przewagi konkurencyjnej. Wrócę do tego przykładu jeszcze w dalszej części prezentacji. A dla organizacji możemy zbudować w Power BI taki prosty raport, który będzie nam właśnie pokazywał w czasie rzeczywistym stan produktu, czyli synchronizując właśnie system ERP w takiej organizacji z systemem kasowym i jeszcze z systemem Power BI-owym. Możemy po prostu w sposób ciągły obserwować zmiany stanu produktu i tutaj taki prosty wykres spadku właśnie stanu magazynowego w czasie jest przytoczony. Więc jakby żywe dane pozwalają po prostu mieć zadowolonego klienta. Tutaj pozwoliłem sobie przygotować taki raport w Power BI-u, bardzo prosty, wykorzystujący API z warszawskiego systemu wynajmu rowerów. Firma Nextbike udostępnia takie API publicznie, więc w łatwy sposób można podłączyć się do takiego zestawu danych, który jest na bieżąco aktualizowany, jest na żywo aktualizowany, tak? Te rowery przemieszczają się w bardzo szybkim czasie pomiędzy stacjami. No i jakby to, co możemy zyskać właśnie, podłączając się do takiego zestawu i mając te dane na żywo, no możemy jakby uniknąć swojej własnej frustracji, oczywiście, jeżeli to sami używamy takiego raportu, no albo frustracji naszego klienta, jeżeli budujemy jakąś aplikację, która takie dane będzie używać. Użyłem tego przykładu oczywiście jako publiczny zestaw danych takich, które są wprost na żywo. Oczywiście wiemy, że są aplikacje, nawet aplikacja Nextbike, która również pokazuje te dane. Chodzi mi tutaj o pokazanie właśnie dynamicznej, na żywo zmieniającej się stanu, tutaj akurat rowerów, tak? I jaką korzyść możemy mieć z zastosowania takiego dashboardu? No po prostu zadowolenie kolejny raz, w tym przypadku nasze lub naszych klientów. Przykład kolejny, właśnie analiza sytuacji na giełdzie. To jest przykład znaleziony na Twitterze. Mamy taki dashboard zbudowany i bardzo łatwo go można zbudować w Power BI. Tutaj jest podzielony na sekcje i na branżę, technologia, communication services i tak dalej i jakby żywe wskaźniki giełdowe. Więc obserwując na żywo takie dane, no jakby one się zmieniają w trakcie trwania sesji giełdowej właściwie co sekunda, tak? Właściwie cały czas są zmienne i im szybciej dotrzemy zaobserwujemy na przykład jako osoby, które grają na giełdzie takie zmiany, tym jakby możemy sobie wyobrazić przewagę w postaci dobrych inwestycji na giełdzie, tak? Więc im szybciej dotrzemy do takiej zmiany, im szybciej zobaczymy, że na przykład tutaj zmienia się wszystko na czerwono, no tym większa korzyść dla nas jako użytkowników takiego dashboardu obrazującego sytuację na giełdzie. Przepraszam. Power BI wychodzi nam naprzeciw tutaj w takim właśnie strumieniowaniu danych, ponieważ w tych źródłach, które takie strumieniowane mają jakby wpisane w swoją architekturę, czyli na przykład wszystkie serwery SQL, oferuje nam tryb łączności danych i to jest pierwsza rzecz, którą musimy w takim Power BI wybrać. I tutaj mamy dwie opcje, mamy właśnie opcję importuj, czyli importujemy cały zestaw danych, tworzymy te wizualizacje i program wykorzystuje te zaimportowane dane do czasu, kiedy klikniemy odśwież dane, tak? I możemy pracować na tych danych, wyciągać z nich wnioski, ale to będą dane z jakiegoś momentu w czasie, dopóki nie klikniemy przycisku odśwież. Wtedy te dane zostaną znowu zaimportowane i nasze wizualizacje, nasze dashboardy w Power BI zostaną odświeżone. Ale jest jeszcze właśnie druga opcja, którą nam Power BI oferuje, czyli to jest właśnie takie direct query. Nie zostało to przetłumaczone, to jest po prostu funkcja w Power BI-u. gdzie Power BI nie pobiera żadnych danych, tylko bezpośrednio podłącza się do serwera. Możemy sobie wyobrazić, że na tym serwerze w sposób ciągły zapisywane są dane i w sposób ciągły Power BI odpytuje ten serwer i odświeża nam na przykład wizualizację, czyli zmieniając jakiś filtr w wizualizacji albo filtrując krzyżowo jakieś wizualizacje w Power BI mamy cały czas dane aktualne. Przywołuję ten przykład z rowerami, kiedy wybierzemy sobie jakąś stację w Warszawie, mamy cały czas aktualne informacje, ile w danym momencie, w którym kliknęliśmy, w takiej stacji znajduje się rowerów, czy warto wybrać się i wypożyczyć ten rower. Więc Power BI wychodzi nam w tej dobie streamingu właśnie naprzeciw, oferując jakby możliwość połączenia się albo w sposób ciągły, albo w sposób pakietowego przetwarzania danych. No i oczywiście wracam do wszystkich przewag lub w zależności od tego, w jaki sposób chcemy analizować te dane, mamy przewagi albo jednego rozwiązania, albo drugiego. Jakie są szanse dla organizacji, jeżeli uda nam się to strumieniowanie po prostu wdrożyć, tak, chociażby przy okazji Power BI-a? No jakby otwiera przed nami możliwości, stajemy się właśnie taką data-driven organization, czyli nasze decyzje, to jest ten punkt drugi, oparte są na danych, a nie przypuszczeniach, czyli możemy sobie te dane, te na przykład analizy rynków finansowych oprzeć jakąś naszą decyzją na danych i one są mniej dyskusyjne. Nie ma tutaj pola na przypuszczenia, bo mamy jakby obraz, który jest danymi i na tym opieramy swoje dane. Mając takie decyzje oparte na danych, no możemy być krok przed naszą konkurencją. Jeżeli nam się jeszcze szybciej, jeszcze ten czas oczekiwania na dane uda zmniejszyć, no to będziemy krok przed innymi, tak? Im szybciej, tym jakby ta przestrzeń będzie się zmniejszać lub zwiększać. Możemy natychmiast reagować na zmianę. Mam nadzieję, że te przykłady, które pokazywałem, są troszeczkę obrazują właśnie taką natychmiastową reakcję na zmianę, czy to w postaci dostawy do sklepu nowej partii produktu, czy sprzedaj, kup akcję na giełdzie. Wzrost satysfakcji klienta. Mówiłem o właśnie pójściu do sklepu. Jeżeli widzimy, że tam jest jakiś produkt, no to klient będzie zadowolony, bo będzie mógł sobie przymierzyć na przykład buty w sklepie, bo widzi, że one tam są. Adresujemy potrzeby klientów, czy chociażby pójdzie do stacji, wypożyczy rower, bo widzi, że w tej stacji jest ten rower i nie pójdzie tam na marne. No i mamy potrzeby wewnętrzne w naszej organizacji, ponieważ nie było tutaj przykładu, ale możemy sobie wyobrazić, że analizujemy dane wewnętrzne w postaci danych, które pochodzą na przykład z naszych systemów HR-owych i po prostu rozumiemy naszych pracowników, analizując w odpowiedni sposób takie dane. Będę to też w dalszej części prezentacji omawiał. Natomiast oprócz zalet są też watchouty, tak? Ponieważ no, chcemy być szybsi, chcemy więcej tych danych pozyskać, chcemy więcej danych przetworzyć, chcemy być tą data-driven organization, ale są konsekwencje, tak? Bo musimy się liczyć jako tutaj właściciele przede wszystkim organizacji, ale też osoby zarządzające jednostkami, które związane są z danymi i z przetwarzaniem danych, no, że it comes with a cost, czyli przychodzi to z kosztem, bo generowanie danych, a w konsekwencji konsumpcja tych danych, to tutaj na środku jest właśnie dodatkowy koszt w postaci sprzętu, czyli musimy zainwestować w dodatkowe serwerownie, sprawniejsze komputery, które będą szybciej nam przetwarzać te dane, bezpieczeństwo tych danych, szczególnie jeżeli pozyskamy już jakieś dane i chcemy je zachować u siebie, albo są to dane nasze wewnętrzne, czy to systemy antywirusowe, ale też bezpieczeństwo serwerowni, tak, żeby one na przykład się nie spaliły, albo żeby ktoś niepowołany się do nich nie dostał. Licencje, mamy tutaj licencje w postaci systemów BI-owych, licencje na programy zabezpieczające, czy wszelkie usługi chmurowe. No i oczywiście ludzie i ich kompetencje. Spotykamy się tutaj po to, żeby poszerzyć swoje kompetencje. Są to nowe stanowiska, które jeżeli chcemy mieć więcej danych, więcej szybciej przetworzonych, no to musimy się liczyć z tym, że będziemy musieli mieć dodatkowych ludzi, którzy zajmą się tymi danymi i związanymi z tymi przetworzeniem tych danych, tak? No i musimy cały czas szkolić ludzi. Mamy postęp technologiczny bardzo szybki, więc coś, co było jeszcze prawdą w zeszłym roku, jeśli chodzi o kompetencje, niekoniecznie musi być w tym roku. Jak zatem budować taką przewagę w tych danych? Jeszcze jedna statystyka, 32% to jest obecnie, a może nie obecnie, bo to jest badanie sprzed 2 lat, to jest procent danych z tych zetabajtów danych, które organizacje są w stanie przetworzyć, pracować dla organizacji, tak? Pozyskujemy tylko 56% tych danych, które są z tego wolumenu ogromnego danych, i z tych 56% dopiero 57%, czyli najpierw pozyskujemy trochę więcej niż połowę, a potem z tej połowy też ponad połowę udaje się nam przeanalizować. Większość, znaczy może nie większość, bo akurat w tym przypadku mniejszość, ale prawie 50-50 danych jest analizowanych, a reszta po prostu nie mamy na to czasu, żeby, albo nie mamy jakby możliwości jakichś innych, nie tylko czasowych, przeanalizować tych danych. Co jakby jedno mnożąc przez drugie daje nam tylko 1/3 danych, właśnie te 32%, które pracują, które jakby są tą wartością dla organizacji. W związku z tym, jak zbudować tą przewagę konkurencyjną w naszych organizacjach? Próbujemy zwiększyć to 32%. I też są inne badania tej firmy tutaj przytoczonej, które prognozują, że te organizacje, którym uda się posiąść, jakby przetworzyć, najpierw posiąść, a potem przetworzyć, właśnie przeanalizować więcej niż te 32%, no będą wygrywać na rynku, więc jakby inwestycja w dane i ich przetwarzanie to jest próba zwiększania powyższego właśnie wskaźnika. Zaangażowanie właśnie w analizę danych, to oczywiście jest wszystko ze sobą powiązane, wnioskowanie, podejmowanie decyzji jak największej grupy pracowników. Nie mamy takich możliwości czasem, żeby zatrudnić samych analityków, w związku z tym za chwilę o tym powiem, że każdy musi być tym analitykiem danych i każdy, kto ma dostęp do tych danych, musi umieć wyciągać z nich informacje. Musimy zachęcać pracowników, żeby każdy mógł pracować te dane, poprzez to właśnie będzie ten wskaźnik powyższy rósł. No i rozwijanie umiejętności opowiadania historii. Jak już pozyskamy te dane, jak już będziemy mieli jakieś analizy przygotowane, no to jakby storytelling jest tym kolejnym krokiem i dodawanie kontekstu do danych, które udało nam się pozyskać. Dane, które już pozyskaliśmy, to nie jest wszystko. Do tego dochodzą jeszcze narzędzia, o których też mówiłem, w które musimy zainwestować. Mamy mnóstwo na rynku i ciągle dynamicznie rozwijają się nowe rozwiązań technologicznych. Ja zakończę swoją prezentację dzisiaj podsumowaniem tych różnych nowoczesnych rozwiązań technologicznych, ale możemy je zebrać do kilku obszarów, czyli rozwiązania business intelligence, dla których też tu dzisiaj się spotykamy. Na przykład Power BI to jest jedna marka, ale są też inne, które są dostępne na rynku, do nich wrócę. Rozwiązania dla hurtowni danych, czyli te wszystkie elementy, które zapisują na serwerach, na przykład SQL-owych, te wszystkie dane, które nam uda się pozyskać. Pozostałe rozwiązania chmurowe, które w ostatnim czasie też mocno zyskują na ważności i na popularności. Mamy tutaj maszyny wirtualne, jak już nie mamy możliwości inwestować w kolejne komputery, które przetwarzają nam dane w sposób fizyczny, no to mamy dostępne maszyny wirtualne. Sztuczna inteligencja, która bardzo szybko się rozwija, która też pozwala nam i wspiera nas ludzi w przetwarzaniu coraz większej ilości danych. Więc umiejętny wybór najpierw tych narzędzi, a potem połączenie ich wszystkich, no pozwala nam budować tą data-driven organization, czyli właśnie oparte na danych organizacje, jeżeli połączymy wszystkie te puzzle i one zostaną zsynchronizowane w odpowiedni sposób przez nas wszystkich, nie tylko przez nas tutaj obecnych na tym webinarze. Rozwiązania business intelligence, czyli ten pierwszy punkt, jako przykład oczywiście jest Power BI, któremu też dzisiaj jest ten wykład poświęcony. Power BI to jest to narzędzie, w którym ja najwięcej pracuję, ale jest też najpotężniejsze, nie tylko moim zdaniem, i podeprę się właśnie na ostatnim slajdem badaniem, które przytoczę. Power BI jest również taką usługą chmurową. Zaczynamy od lewej strony tutaj na tym slajdzie, gdzie mamy Power BI Desktop, czyli tą aplikację, którą poznajemy też na kursie, o którym też powiemy na sam koniec, w którym budujemy raporty, dashboardy, wykresy, relacje pomiędzy danymi, relacje pomiędzy informacjami na tych wykresach, czyli aplikacja po prostu, kolokwialnie mówiąc, na komputer, którą ściągamy na komputer i budujemy tam, podłączamy się do danych i budujemy wizualizacje i dashboardy. Ale Power BI to nie tylko to, to jest oczywiście pierwszy krok, ale potem wchodzimy na bardziej zaawansowane usługi mobilne, w tym przypadku mamy aplikacje na tablety, na urządzenia, na telefony, ale mamy również aplikację Power BI-ową, co ciekawe, na zegarki, gdzie możemy też analizować w sposób ciągły te dane, które mamy w naszych dashboardach. Postępując i dalej mamy, ja to mówię, że to jest usługa online'owa, ale to znowu jest zbiór wielu usług Power BI-owych. Tutaj mamy przykład integracji Power BI-a z popularną aplikacją Teams, ale również inne integracje, na przykład z Power Pages, Power Automate, generalnie w usługach pakietu Power Apps od Microsoftu jest to bardzo mocna integracja. Czy to na samym końcu budowanie swoich własnych aplikacji internetowych z użyciem wizualizacji Power BI-owych. Power BI również taką usługę embedded oferuje, gdzie możemy albo całe dashboardy, albo pojedyncze strony, albo wręcz nawet pojedyncze wizualizacje wbudowywać we własne budowane aplikacje internetowe przez zespoły deweloperskie. Także Power BI w taki sposób wychodzi nam tutaj naprzeciw, więc cała paleta możliwości po to, żeby te dane były w naszych rękach w sposób właśnie ciągły i cały czas możemy je analizować. To, co mówiłem, że każdy jest analitykiem, tak? Każdy, ponieważ wkładamy bardzo wiele wysiłków w pozyskanie danych, przetworzenie ich, te 32% cały czas przywołuje, muszą przynosić natychmiastowe rezultaty. W związku z tym właśnie każdy jest analitykiem i dane, które pozyskamy, powinny nas prowadzić do decyzji bez zwłoki, ale nawet więcej, powinny prowadzić nie tylko do decyzji, ale do konkretnego działania. Powinniśmy od razu wskazywać, jakie działanie na podstawie tych danych powinno być podejmowane. Jeżeli taki właściciel organizacji ma dostęp do danych, to powinien wskazywać oczywiście kierunki rozwoju tej organizacji, ale nawet jeżeli młodszy specjalista, czy generalnie ktoś, kto jest na entry level w organizacji, czyli na tym podstawowym poziomie wejścia do organizacji i on ma dostęp do danych do swojej funkcji pewnie jakiejś, ale widzi jakieś, może dostrzec jakieś zachowania związane z tymi danymi, od razu powinien podejmować decyzje albo nawet wdrażać rozwiązania, wdrażać jakieś akcje w oparciu o te dane, więc jakby zespoły analityczne jak najbardziej, ale każdy powinien być takim semi-analitykiem, nie czekać na zespoły, które są do tego dedykowane. Power BI to jest kolejny przykład, wychodzi nam też naprzeciw, mówiłem o tej całej chmurze, tych wszystkich urządzeniach i aplikacjach, które możemy wykorzystywać w naszej organizacji. Wyobrażamy sobie taką sytuację, tu jest akurat pokazana reguła i alert, który jest ustawiony właśnie w Power BI-u na telefon komórkowy, ale wyobrażamy sobie, że jesteśmy gdzieś poza domem i mamy nasz smartwatch na ręku, no i dostajemy informację na nasz nadgarstek, że jakaś wartość inwestycji spadła według naszych założeń. Takie założenia w Power BI-u w tej usłudze właśnie możemy sobie zdefiniować. Na kursie też mamy o tym mowę, w jaki sposób takie reguły wyzwalające definiować. Ta reguła zostaje wyzwolona, dostajemy informacje na wszelkie możliwe sposoby, na telefon, na tablet, na komputer, na zegarek, chociażby o spadającej inwestycji naszej giełdowej, więc od razu możemy podjąć decyzję, na przykład kup, sprzedaj akcje, czy jakkolwiek możemy sobie wyobrazić te inne przykłady na podstawie wcześniej zadanych reguł, jak najbardziej jest to możliwe w Power BI-u. Kolejnym aspektem, w jaki sposób właśnie budować tą przewagę konkurencyjną, w jaki sposób pracować z danymi, to jest przyciągnięcie uwagi. Każdy jest analitykiem, o tym już powiedziałem, możemy budować też przewagę dostając, natychmiast reagując na te zmiany informacji, ale też chcemy przyciągnąć użytkowników do informacji, do danych. Tutaj webidea.pl policzyła, że 65% populacji to są wzrokowcy. To chyba jest takie dosyć naturalne. Spodziewamy się, że większość populacji to są wzrokowcy właśnie, więc trzeba ich wizualnie przyciągnąć do naszych danych. Za chwilę powiem oczywiście też, w jaki sposób możemy to robić w Power BI-u, ale możecie uwierzyć już teraz, że Power BI może przyciągnąć uwagę. Chcemy udowodnić jakąś tezę, tak? Jako analitycy na przykład albo osoby, które pracują z tymi danymi, no łatwiej nam opowiada się tą historię, łatwiej ten storytelling przeprowadzić. Mając taki dashboard w Power BI-u, pogłębiając, jakby schodząc do szczegółu, Power BI też takie zależności potrafi pokazywać, na przykład krzyżowo filtrując wykresy. Zależności, czy to w postaci filtrów, czy to w postaci właśnie wykresów pogłębiających jakieś informacje, to też jest przyciąganie uwagi, to też jest pogłębianie, to też jest budowanie storytellingu od ogółu do szczegółu albo w drugą stronę. Możemy dodawać kontekst do naszych informacji, możemy budować hierarchię właśnie naszych danych. Też podam przykłady w ostatniej części dzisiejszego spotkania. Przyciągnij wzrok. To jest ten przykład, którym teraz chcę się, ten case, który chcę tutaj przytoczyć, to jest zaczerpnięte z community Power BI-owego. Bardzo taki dla osób zainteresowanych sportem być może trochę więcej mówiący niż do mnie, ale generalnie jest to analiza wyników sportowców NFL, obrazująca jakby statystyki tych sportowców, czyli możemy wybrać sobie dwóch różnych sportowców na podstawie danych, które są w tym Power BI-u, mamy jakby analitykę pokazaną w taki sposób dosyć przyciągający wzrok, przynajmniej w moim mniemaniu. Jest to wizualizacja stworzona w Power BI-u, która przyciąga wzrok, mamy tutaj zdjęcia zaszyte, mamy właśnie ostatnie jakieś wyniki, również analityki stworzone, które są w dosyć czytelny sposób zorganizowane i pokazane, więc w taki sposób interaktywny, oczywiście tu można klikać, są pokazane. No i historia, czyli ten storytelling, który prognozuje się, że ta umiejętność pokazywania tych danych, opowiadania historii opartej na danych, no jest jedną, a właściwie będzie, czy już jest no to bardzo, bardzo poszukiwana na rynku pracy, no bo to też jest maksymalne wykorzystywanie tych przywołanych 32% przez osoby, które do tych danych mają dostęp i potrafią raz przyciągnąć uwagę, dwa opowiedzieć te prezentowane danych, a trzy osadzić się w odpowiednim kontekście. Ostatni przykład, właśnie cały czas przywołuję moje pierwsze zdanie, bo jakby jak budować, jak pracować z danymi to jest jedno, ale jak wykorzystać do tego Power BI-a to jest ta myśl, która mi tutaj przyświecała i którą chcę Wam tutaj przekazać i pokazać, że można właśnie wykorzystać do tego Power BI-a. Jedną z takich właśnie umiejętności jest zbudowanie prezentacji. Może prezentacje nie są jakoś szczególnie teraz już pożądane w organizacjach, ale cały czas są obecne, więc Power BI można wbudować w taką prezentację i te prezentacje będą dynamiczne. Po prostu będziemy mogli zmieniać te wykresy bezpośrednio w prezentacji, opowiadając jakąś historię właśnie opartą na danych. Możemy od razu podeprzeć się tymi danymi, możemy zbudować tą historię opartą na danych, w konsekwencji zbudować nie tylko historię, ale organizację naszą, na przykład jeżeli prezentujemy coś dla klienta, przedstawić jako tą właśnie Data Driven Organization, mając taką prezentację zbudowaną najpierw w PowerPoincie, a potem dodaną interaktywną wizualizację w Power BI-u. Dużo słów Power, ale to jest jednak Power. Do tego służy oczywiście odpowiednia wtyczka w PowerPoincie i w łatwy sposób można wbudować taki dashboard Power BI-owy do PowerPointa. Na koniec kilka inspiracji, kilka wizualizacji, z którymi chciałbym Was zostawić po dzisiejszym spotkaniu. Kilka KPI-ów i kilka właśnie wizualizacji właśnie już konkretnie w Power BI-u, które można użyć, żeby właśnie te KPI-e zinterpretować. Jeszcze raz przyciągnij uwagę, tak? Po co stosować jako forma podsumowania? No bo odpowiednie dobranie tych wykresów, których jest całe mnóstwo, mamy jakby pierwszy set danych, pierwszy set wizualizacji bezpośrednio wbudowany w samym Power BI Desktop, ale Power BI również oferuje bibliotekę, tak zwane App Source, nie tak zwane, tylko to się tak nazywa, gdzie możemy właśnie ze społeczności zrzeszonej wokół Power BI czerpać wszystkie niestandardowe wizualizacje, więc to jest bardzo duży worek najróżniejszych wizualizacji, więc odpowiednie ich dobranie do odpowiednich KPI-ów jakby buduje nam tą narrację, którą chcemy opowiedzieć. Możemy uniknąć tych nudnych tabelek na przykład, możemy dodać trochę humoru do naszych prezentacji, możemy dodać trochę właśnie tych przyciągających wzrok naszego użytkownika, naszego odbiorcy danych za pomocą właśnie tych niestandardowych bądź standardowych, bądź połączenia odpowiednich interakcji pomiędzy tymi wizualizacjami, no przyciągnąć właśnie naszego odbiorcę do tych w cudzysłowie nudnych danych. I pierwszy przykład, będę tutaj się podpierał właśnie przykładami ze społeczności Power BI-owej, która codziennie wypuszcza nowe inspiracje. Mamy tutaj KPI, który jest sprzedażą. Przepraszam. I do zobrazowania tej sprzedaży został użyty tutaj wykres, który nazywa się drzewo dekompozycji. Ten akurat jest łatwo przetłumaczalny na polski, ale nie zawsze tak jest. No i w jaki sposób możemy analizować takiego KPI-a, którym jest po prostu wielkość, wolumen sprzedaży. Możemy go rozczłonkowywać, czyli możemy opowiadać naszą historię właśnie od ogółu do szczegółu. I takie drzewo dekompozycji, jak sama nazwa wskazuje, możemy dekomponować, rozkładać na czynniki pierwsze, bardziej kolokwialnie mówiąc, naszą sprzedaż. Tutaj jest akurat pokazane w ramach tego raportu, że ta sprzedaż jest rozłożona po kategoriach i po nazwach produktów w tych kategoriach. Więc możemy ją sortować od największej do najmniejszej, w zależności od tego, jak pasuje taka wizualizacja, taka opowieść o tym wolumenie sprzedaży do naszej historii. Możemy odpowiednio opowiedzieć tą historię, schodząc od ogółu do szczegółu w naszej sprzedaży. Pierwszy z przykładów. Drugi przykład, mamy taką organizację, która świadczy jakąś usługę, zapytała użytkowników swoich usług o słabe strony, no i żeby po prostu wpisali jakieś słowo, czy jakąś frazę, która obrazuje tą słabość, gdzie jakby mogliby poprawić jakość swoich usług. No i bardzo popularna wizualizacja Word Cloud, nie potrafię tego przetłumaczyć na polski, tak żeby miało to sens. Szybko można w ten sposób zidentyfikować właśnie wspomniane słabe strony usług w tej analizowanej organizacji. Czyli za pomocą zebranych tych słów od razu widzimy, że footpaths, riverbank, green, drink fountains to są takie słowa, które walkways, to są te obszary, którym ta organizacja powinna się przyjrzeć. No i to są takie po prostu za pomocą jednego spojrzenia możemy dosłownie cztery takie key takeaways, czyli kluczowe wnioski wyciągnąć z tej jednej niestandardowej akurat w Power BI-u wizualizacji. Kolejnym przykładem, jak już będziemy wiedzieli, jakie usługi poprawić, na co zwrócić uwagę, budując naszą ofertę, gdzie poprawić tą jakość usług. I tutaj wychodzi nam naprzeciw akurat standardowa wizualizacja w postaci mapy, bardzo często używanej również w Power BI-u, ponieważ mamy tutaj satysfakcję klientów. Tu jest inny KPI, czyli tam mieliśmy jakby słowo, które określa jakość do poprawy naszych usług. Tu mamy po prostu rating, tak? Czyli wartość numeryczną naszej satysfakcji, nie naszej, tylko naszego klienta. I mamy zobrazowaną w postaci mapy, gdzie taką jakość usług poprawić. Czyli znowu jednym spojrzeniem możemy wiedzieć, gdzie tą jakość usług chcemy poprawiać, w jakim obszarze geograficznym, ale dodatkowo tutaj mamy dwie dodatkowe wspomagające wizualizacje, już takie bardziej standardowe, czyli wykres słupkowy oraz wykres pierścieniowy, obrazujące jakby też nie tyle sam KPI w postaci ratingu, co przedziały wiekowe oraz tą grupę badawczą, którą zapytaliśmy o ten rating, więc od razu możemy powiedzieć, że skąd pochodzą właśnie te ratingi, tak? Ale wiemy, gdzie poprawić geograficznie nasze usługi. Kolejny przykład, dosyć niedawny, jedna z firm komunikacyjnych postanowiła sobie zobrazować w postaci wykresu też niestandardowego map. Znowu brakuje polskiego tłumaczenia. Zmiany procentowej obłożenia linii komunikacyjnych w procentach i wartości absolutnej. To tutaj możemy sobie przełączać, tak? Procent zmiany i absolute change to jest ta zmiana absolutna. No bo możemy sobie wyobrazić, że pracujemy w takim zakładzie komunikacyjnym, w takiej firmie komunikacyjnej, no i mamy jakąś ograniczoną liczbę pojazdów, tak? No i na podstawie takiego jednego spojrzenia możemy wiedzieć, gdzie możemy z takich pojazdów zrezygnować, czyli na przykład tutaj linia północna. Widzimy, że prawie w ogóle nie jest obciążona w ostatnim czasie, więc możemy łatwo przerzucić te pojazdy na inną część, tak? Tutaj źle powiedziałem, bo akurat ten wykres pokazuje zmianę procentową, więc im kolor jest intensywniejszy, tym ta zmiana jest większa, więc tak naprawdę widzimy, że od okresu kwietnia wszystkie te zmiany są znaczne. Oczywiście jakbyśmy się tu przełączyli na absolutną zmianę, to zobaczylibyśmy wartości, więc możemy się spodziewać w związku z tym, że to jest obraz COVID-u, że nastąpiła znaczna zmiana na znaczne zmniejszenie zainteresowania ruchem na wszystkich liniach, tak? To jest ten wniosek, który tutaj możemy wysnuć, patrząc na tą heatmapę i wiedząc, jaki jest kontekst tych danych. Ikonografiki, bardzo popularne, cały czas niestandardowe wizualizacje w Power BI-u. Tutaj mamy obraz działów w jakiejś analizowanej firmie, organizacji. No, na pierwszy rzut oka możemy stwierdzić, że dział Mundo Marketing jest tym największym. No, widzimy jakby realizację ich celów. Mamy tutaj cele zrealizowane, ponieważ wszystkie te grafiki są zapełnione. W innych działach mamy niektóre ikonki wyszerzone, w związku z tym nie zawsze ten cel, który został zadany tutaj wolumenowy, został zrealizowany i od razu możemy zobaczyć, że ten najmniejszy dział jakby też jest tym, który wydaje mi się tutaj najgorzej sobie radzi. Oczywiście potem możemy pogłębiać tą analizę, ale jakby pierwszy wniosek nasuwa się na pierwszy rzut oka. I możemy weryfikować, schodząc właśnie od tego ogółu do szczegółu. Ikonografiki są tym, co przyciąga tą uwagę użytkownika. Pracujemy w dziale HR czy Talent Acquisition związanej z pozyskaniem talentów do naszej organizacji. Możemy sobie zorganizować za pomocą takiego wykresu, nazywa się poziomy lejek. Tu pokusiłem się o przetłumaczenie horizontal funnel. Do przetłumaczenia z cyfr na wizualizację przebiegu procesu rekrutacji, tak? I konwersji aplikacji, więc od razu możemy zobaczyć, że najwięcej, oczywiście to też jest w tym przypadku dosyć oczywiste, tych aplikacji zostaje odrzuconych na poziomie online aplikacji, czyli odsiewu, zanim przejdziemy do chociażby pierwszego interwiu, które tutaj jest zobrazowane jako ten większy słupek. Kiedy użytkownicy rozmawiają o mojej marce, to jest kolejny przykład wizualizacji typu bąbelki. To są dane zebrane z social mediów, w tym przypadku z Twittera, gdzie jest wspominana nazwa marki i zobrazowana właśnie w postaci zagęszczenia tych bąbelków i ich wielkości, więc pierwszy wniosek, jaki tutaj widzimy, że właściwie codziennie jest wspominana ta marka od poniedziałku do piątku, od niedzieli, przepraszam, od niedzieli do soboty, w godzinach wczesnopopołudniowych od godziny 14 do 15 to jest ten moment, kiedy możemy na przykład zaadresować komunikację marketingową do użytkowników tutaj Twittera. Jak radzi sobie wybrany region? To jest kilka takich standardowych wizualizacji wplecionych w jakiś dashboard, który nazywamy tutaj kartę wyników, nazwa wymyślona przeze mnie, ale mamy tutaj i wykres bąbelkowy, i wykres typu KPI właśnie tutaj w tej górnej części. Mamy zdjęcie naszego pracownika i mamy prosty wykres liniowy, jak również kilka filtrów. Razem zebrane od razu pokazują nam ileś KPI, czy jest dobrze, czy jest źle, czy jest zmiana w czasie, gdzie jest ta zmiana w czasie, więc kilka wniosków z takiej karty wyników można wysnuć i można śledzić te zmiany. Gdzie zwiększyć wielkość, wolumen usług? Tutaj są dane zobrazowane na wykresie radarowym. Mamy tutaj pokazane obłożenie hoteli w jednej z sieci hotelowych, więc widzimy to obłożenie. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że jesteśmy menadżerem tej sieci, no i rozważamy inwestycje w kolejne placówki, no i potrzebujemy informacji, gdzie te placówki otworzyć. Więc spoglądając na taki wykres radarowy, no widzimy, że ten Londyn jest tym najbardziej obłożonym, więc tam warto zainwestować w kolejne placówki. Więc wykres radarowy też taki dosyć nowoczesny, przyciągający wzrok i od razu tłumaczący nasze KPI, nasze miary, które chcemy oglądać. Tu jest znowu taka karta wyników obrazująca wiele KPI, ale na jednej stronie, na jednym dashboardzie to jest wykres obrazujący zmianę, a właściwie sytuację kilku KPI-ów, ale również zmiany, ponieważ tutaj mamy zmiany procentowe na przykład w niektórych KPI-ach, w niektórych miarach. Porównanie energii elektrycznej z paliwami. Mamy też color coding zastosowany. I widzimy, że na przykład w porównaniu do wczoraj jakby wzrosło o 5% w tym przypadku zużycie energii elektrycznej, ale na przykład spadło zużycie paliwa, tak? Więc możemy szybko reagować na zmianę, wyobrażając sobie, że jesteśmy jakimś zarządcą infrastruktury energetycznej w organizacji, która dysponuje takim raportem, więc możemy szybko jakby dokupić na rynku na przykład energii elektrycznej, jeżeli mamy takie możliwości. Myślenie out of the box, nieszablonowe, to jest ostatni przykład, którym tutaj się posłużę. To jest nietypowy sposób zobrazowania dosyć taki komiksowy wielkości sprzedaży w różnych miesiącach roku. Tutaj mamy jakby wolumen sprzedaży w każdym obrazku tak naprawdę. Możemy w Power BI też taki zbudować. Dodatkowo jest on wsparty tutaj filtrem po lewej stronie. Możemy sobie odfiltrować tylko interesujący nasz region, wtedy te wszystkie wskaźniki się pozmieniają. To jest jako przykład nieszablonowego myślenia, przyciągającego wzrok, mam nadzieję, więc tak też można zainteresować naszych użytkowników tym światem w cudzysłowie nudnych danych. Ostatni slajd ode mnie to jest właśnie ten obiecany z zestawieniem, z analizą, którą co roku dokonuje firma Gartner. To jest taka dosyć znana firma badawcza i różne obszary analizuje. W tym przypadku jest to badanie przeprowadzone w styczniu tego roku, nie było świeżego, bo to jest raz do roku robione, gdzie wskazuje właśnie Microsoft, czyli właściciela tych naszego Power BI-a, jako lidera i wizjonera w dziedzinie platform Business Intelligence. Ten wykres tutaj, ten wykres wklejony właśnie pokazuje te najbardziej popularne platformy Business Intelligence, no i jakby gdzie ten Power BI się plasuje, tak? Microsoft jako właściciel. Mamy tutaj Tableau, z którym mogliście się Państwo spotkać. Mamy Click, mamy Google'a. Od Google'a na przykład pochodzi takie narzędzie Google Data Studio, które też zyskuje ostatnio na popularności, natomiast widzimy, gdzie ono tutaj się w tym kontekście wizjonerów i jakby ability to change, to jeszcze troszeczkę brakuje do Microsoftu, który tutaj wybija się na prowadzenie i to kolejny rok z rzędu. Mam nadzieję, że zainspirowałem do używania Power BI-a, pokazałem, w jaki sposób odpowiada on na potrzeby i wpisuje się i osadziłem go w kontekście tego streamingu danych, tego budowania tej przewagi konkurencyjnej w organizacjach. Zainspirowałem na koniec kilkoma przyciągającymi uwagę wizualizacjami, które można wykorzystać w swoich dashboardach i pozostaje dostępny do pytań i oczywiście też będę za chwilę zapraszał na kurs, który tutaj razem z zespołem Laba przygotowaliśmy i który będę miał przyjemność poprowadzić, ale oczywiście jest czas przewidziany na pytania, odpowiedzi i myślę, że to jest ten moment.